Cześć ekipa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wtorek 9 stycznia i zapraszam do kolejnego updateu z rynku kryptowalut. W dniu dzisiejszym porozmawiamy pokrótce o altcoinach, o Bitcoinie oraz o dominacji Bitcoina. Porozmawiamy oczywiście o jakże w tym ważnym tygodniu dla rynku kryptowalut, co niektórzy uważają, że jest to najważniejszy tydzień w roku 24. Zanim oczywiście przejdziemy do samego kontentu, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze moje inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. I tak, pierwszy rzut oka, jak widzicie, mamy crypto bubbles, mamy odreagowanie na altcoinach. Pierwszy ruch bitcoina na wysokiej dominacji w kierunku 47 tysięcy. Konsolidacja krótkoterminowa Bitcoina, odreagowanie altcoinów, jak również delikatne cofka na dominacji. Zaraz to omówimy, dlatego że ja jak mówiłem wcześniej, altcoiny są tutaj stuprocentowymi niewolnikami Bitcoina i docelowo czy rozegra się scenariusz świecy bogów, czy rozegra się scenariusz dumpu, będą cierpiały. Co widzieliśmy chociażby w ostatnich dwóch, trzech dniach, tak? Kiedy mieliśmy tutaj. Na wielu z nich y, tutaj poziomy DCA, które się ładowały, czyli oczywiście chodzi tutaj o dollar cost average dla osób, które y, inwestują poziomami, i widzimy, że teraz mamy odreagowanie. Widzimy, że tutaj czy to BONK, BSV, ICP, e, HNT, czyli Helium, HEX, TIA, TAO, wszystko powyżej 20% odreagowania. Warto podkreślić, że to nie cały rynek się unosi tak dynamicznie do góry, tylko wybrane protokoły, dlatego, że no tutaj mówimy o garstce projektów, tak jak tutaj o garstce projektów z pierwszej dwusetki, a tak na dobrą sprawę bierzemy pod uwagę 200 projektów. Więc jeden, jeden projekt odreagowuje szybciej, inny wolniej. Docelowo, tak jak mówiłem wcześniej, każdy z altcoinów jest teraz niewolnikiem akcji cenowej bitcoina. Ciężko się... Tutaj w sumie to nie ciężko, dość łatwo ustosunkować się do tego, co się działo z altcoinami. Mieliśmy w ostatnim odcinku, rozmawialiśmy o tej korekcie na dominacji, która pozwoliła na szaleństwo altcoinowe. Rozmawialiśmy o tym odbiciu dominacji, które docelowo przebiło ten punkt piwotowy 53,96 i przebiło to wcześniejsze swing high, co oznacza. Że teraz powinniśmy delikatnie skorygować na dominacji, by przetestować to swing high i by docelowo maszerować do tego swing high, co by oznaczało, że dominacja Bitcoina jest w wyraźnym uptrendzie z punktu średnio-długoterminowego. Musi w pewnym momencie nałożyć korektę, by kontynuować impuls do góry, by wrócić docelowo do punktu odniesienia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zostaliśmy odrzuceni na tym szczycie, nałożyliśmy korektywny ruch ABC, po którym po uklepaniu twardego dołka, w tym przypadku przetestowania wcześniejszego punktu wsparcia 51-11%, wracamy z większą mocą, by docelowo ściągnąć to swing high. Jeżeli je przetestujemy, oczywiście jest duża szansa, że je przebijemy. Jak to będzie miało się do altcoinów? A to tak, że jak rzucimy okiem na 4-godzinówkę, to widzicie, że w tym momencie mamy wyhamowanie na dominacji, tak? I tak samo jak mieliśmy wychomowanie tutaj w tej konsolidacji, tak samo tutaj w tej prawdopodobnej konsolidacji. Ona może być krótkoterminowa, bo możemy zobaczyć akceptację ETF-a bądź też odrzucenie już dzisiaj bądź też jutro. W każdym razie za każdym razem, kiedy ta dominacja wchodzi w konsolidację, wtedy wybrane altcoiny mają swoje odreagowanie. Więc warto tutaj śledzić dominację, warto zrozumieć dominację, warto patrzeć na makrodominację, warto patrzeć na krótkoterminową dominację Bitcoina. I w takim środowisku, w jakim jesteśmy teraz, będziecie mogli dość łatwo rozczytać kolejne ruchy od altcoinów. Oczywiście pojawiają się tutaj dwie teorie. Że jak bitcoin wybije 48, 49, 50, 52 tysiące i zacznie konsolidować, to wtedy zobaczymy duży ruch od altcoinów. Jest to możliwe jak najbardziej, dlatego że jeżeli ta dominacja powędruje do 55% czy wyżej i zacznie konsolidować bądź też się docelowo cofać przy ruchu bocznym bitcoina, to oczywiście jest szansa, że altcoiny jeszcze podbiją. Docelowo myśl przewodnia w większości social mediów jest taka, że widzimy świece bogów, bo myślę, że już raczej bardzo dużo osób, nie wiem, 80% rynku stawia na świece bogów, co też niekoniecznie oznacza, że ona się wydarzy, no jednak akceptacja ETF-a jest czymś historycznym w pewien sposób dla Bitcoina z punktu adopcyjnego, z punktu adopcji instytucjonalnej, więc oczywiście z punktu prawdopodobieństwa świeca bogów jest tutaj jak najbardziej oczekiwana. W każdym razie ta świeca Bogów, jeżeli wybije wyższe poziomy, pytanie, czy będzie później momentalna wyprzedaż. Bo jeżeli będzie ta momentalna wyprzedaż na wysokiej dominacji, jaką mamy teraz, no to altcoiny nie odreagują, tak? Także tutaj nie ma jednej klarownej odpowiedzi, czy alty będą miały jeszcze moment odreagowania, czy nie będą miały, bo to będzie definiował rynek w czasie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, kanał, który rozpatrywaliśmy wielokrotnie, box, który widzicie, jest to oczywiście poziom 42-48 tysięcy, który kończy makropomiar z perspektywy fali Eliota, czyli dopełnia tutaj naszego pierwszego ruchu, po którym powinniśmy zobaczyć korektę. W ostatnich odcinkach byliśmy tutaj poniżej tego kanału, Testowaliśmy ten kanał, tą linię trendu, no i wskoczyliśmy do kanału, ściągnęliśmy lokalne swing high na poziomie 913. W tym momencie byliśmy w trzech celach technicznych: 1,272, tysiąca, 1,41448400 i docelowo 1,61849700. Czyli krótkoterminowo, jeżeli założymy, że ten ruch będzie kontynuowany. Po, po odbiciu od dołka na poziomie 43,230 docelowo oczekiwalibyśmy Bitcoina w okolicach 49,700 warto podkreślić, że mamy pierwszy liquidity pool w okolicach 47,5 do 47,7 drugi w okolicach 48,100 do 48,265 więc pytanie jaka będzie reakcja ruchu na te liquidity, tak? Czy tory curry docelowo zostanie wciągnięte? I jeżeli zostanie wciągnięte, czy będzie to momentalne zbicie ceny w dół, czy po prostu przelecimy przez to do naszego głównego celu impulsu? Oczywiście mamy tutaj kluczowy punkt oporu, kluczowy pivot na poziomie 48.162 o którym zaraz porozmawiamy. Krótkoterminowo, bitcoin kreuje tutaj byczy, byczy pattern, czyli taki, taki potencjalny bull flag, przynajmniej tak wynika z tego na obecną chwilę. Mnie interesuje money flow, bo oczywiście money flow jest tutaj kluczowe na MTF-ie. Widzimy, że mamy ten napływ kapitału. Mieliśmy ten spory napływ kapitału, jednak ten napływ na obecną chwilę maleje. Więc pytanie, czy napływ kapitału do Bitcoina będzie stabilny, gwarantowany, czy będą to takie wahania, tak? Czyli doładowanie, wyprzedaż, doładowanie, wyprzedaż. Oczywiście zdrowy rynek tak się porusza, tak? Tylko nie że tak powiem, w takiej terminologii, a w terminologii impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta. Więc wróciliśmy do kanału. Docelowo spodziewalibyśmy się z punktu technicznego, że po pierwsze przetestujemy 48 tysięcy, po drugie ściągniemy te dwa HTF-y. I ten setup krótkoterminowy na razie na obecny czas nagrywania tego filmiku wskazuje, że tworzymy tutaj krótkoterminowy byczy pattern, który powinien doprowadzić do breakoutu i ściągnąć te HTF-y oraz przetestować poziom 48 tysięcy. Dlaczego poziom 48 tysięcy jest tak ważny? Mówiłem na tym kanale wielokrotnie. Jest to punkt, w którym zobaczyliśmy, w którym zobaczyliśmy tutaj retest naszego ruchu korektywnego po osiągnięciu obecnego ATH w drodze do obecnego ATH tej bessy, tak? Czyli po odrzuceniu na poziomach 69 tysięcy w ruchu do 15,5 tysiąca, tu było nasze korektywne B, czyli przez wielu nazywane w makroruchu odbiciem zdechłego kota. Dlatego strukturalnie jest to tak ważne. Tak jak strukturalnie bardzo ważne było to, by docelowo, tutaj jest duży punkt zainteresowania, ale by docelowo przebić ten poziom 31800, o tak, strukturalnie, bo on oczywiście dzielił strukturalnie wykres na Besse i Hose. Tak tutaj wydaje się być bardzo ważne, by przetestować ten punkt odbicia tego zdechłego, Kota. Oczywiście, jeżeli przebijemy 48 tysięcy i się tam utrzymamy, będzie to byczy statement, um, ale jak tak jak powiedziałem, ja na razie skupiłbym się tutaj na przetestowaniu tego punktu. I strukturalnie, tak jak mówiliśmy, Bitcoin w ostatnim, drugim, trzecim odcinku od końca, mówiliśmy o tym, że strukturalnie Bitcoin wraca do punktów, które trzeba tutaj przetestować. I tak samo jak tak samo jak po odrzuceniu na tym szczycie i korekcie, wróciliśmy po rite z tego punktu pivotowego. Tak samo tutaj wróciliśmy po rite z tego punktu pivotowego. I tak samo rozmawialiśmy o tym kluczowym punkcie 31800, że tak jak był on tutaj testowany, tak po wybiciu nie był testowany. Więc docelowo, strukturalnie yy, uważamy z punktu analizy technicznej, że ponowny rite z 31800 powinien być tutaj na kartach. Yy. I oczywiście, tutaj tyle, ile ludzi, tyle opinii. Osoby w jakiś sposób odpierające się czasowością, cyklicznością uważają, że powinno być to, o ile się nie mylę, 70 do 100 dni. E, to jest oczywiście kwestia otwarta, bo określenie ruchu makro to jedno, a określenie tego w czasie to drugie. Ale w momencie, kiedy osiągnęliśmy ten dołek, oczywiście. Głównym punktem strukturalnym do przetestowania było 31 800 i 48 272, czyli to swing high w drodze w dół, w tym bardzo dużym zejściu z Hossy, ze szczytu Hossy do twardego dołka Bessy. Kolejna ważna rzecz: jesteśmy w wyraźnym kanale wzrostowym, jak widzicie, i obecnie po raz kolejny testujemy. Będziemy testować w okolicach 48 tysięcy górny band tego kanału. Oczywiście nie ma, nie ma przymusu przetestowania tej górnej części tego kanału, bo oczywiście możemy mieć słabno, słabnący wolumen w kanale i wcale nie musimy testować tego miejsca. W każdym razie, zachowując strukturę kanału, oraz strukturę impuls korekta impuls korekta widzimy, że dolny zakres kanału jest właśnie w okolicach 31800 do 35000, tak? I teraz tak. W przypadku tutaj niedźwiedziego rozegrania makrowykresu oczywiście to jest punkt odniesienia do korekty. W przypadku wybicia górą i rozegrania byczego scenariusza, warto podkreślić, że jeżeli Bitcoinowi uda się ściągnąć ten poziom 48272 z punktu wolumenu, widzimy, że kolejne kluczowe wsparcie jest na dobrą sprawę w okolicach 54,5 tysiąca. Jeżeli popatrzymy na strukturę wykresu, widzimy, że bardziej byłby to poziom 51,800. Z tym, że 51,800 jest to wyraźny punkt kontrolny, który oczywiście nie gwarantuje tak dużego wsparcia jak tutaj początek punktu wolumenowego. Oczywiście takie mega, mega, mega solidne wsparcie, opór będzie tutaj na poziomie 57,5 tysiąca, tak? Także zawsze, kiedy macie te dziury wolumenowe, trzeba wziąć pod uwagę to, że akcja cenowa z ruchu A do ruchu B może wykonać bardzo szybki ruch, tak jak to miało na przykład tutaj miejsce, tutaj, widzicie? Jak przelecieliśmy jak przez masło w dwie strony. E, oczywiście może wykonać bardzo ten szybki ruch, dlatego że nie ma tutaj punktu wolumenowego, który zagwarantuje opór w tym przypadku, no bo idziemy do góry. Także jeżeli bitcoinowi udałoby się, udałoby się przebić 48 272, kolejnym punktem docelowym byłoby ja bym powiedział 51,5 tysiąca, później dopiero 54,5 tysiąca no i później dopiero 57,5 tysiąca. Także warto również o tym pamiętać. Struktura Lokalna najważniejsza to jest oczywiście struktura tego kanału wzrostowego, i jeżeli szkielet i odpowiednie volume zostanie tutaj zachowane, to oczywiście patrząc na strukturę przyrostu, czyli impuls korekta, impuls korekta, powinniśmy tutaj zobaczyć retest dolnego bandu w tym kanale. Oczywiście ETF jest czymś nadzwyczajnym, powiedzmy, czymś nowym, Fenomenem, który zbudował w ogóle to FOMO od momentu przebicia 27 tysięcy. więc tutaj wiele osób, ma wiele opinii. No i tak jak rozmawialiśmy kiedyś, jedni będą mieli rację, inni nie, no bo scenariusze są dwa i zawsze są. Jest grupa po jednej stronie medalu i grupa po drugiej stronie medalu, tak, jest opinia jednych i opinia drugich. Także krótkoterminowo trzymajcie się, bo będzie na pewno tutaj bujało kajakiem na jeziorze długoterminowo, no zobaczymy jak to wszystko się rozegra. Potencjalna akceptacja ETF-u bądź też odrzucenie, myślę, że już niko o odrzuceniu nie mówi. Zastanawiam się w sumie, co by się stało, gdyby było przesunięcie na marzec. Czy faktycznie byłby taki mocny dump? W każdym razie potencjalna akceptacja ETF-u już dzisiaj, potencjalnie jutro, Według niektórych na 100% do końca tygodnia. Także ważny, ciekawy tydzień na rynku kryptowalut. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy update. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!